Siemaneczko, ziomeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Monster i dzisiaj odpowiadam na wasze pytania do Q&A. Także zapraszam do oglądania. Co? Lecimy. Także jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie nowych widzów i moich stałych. Także dzisiaj odpowiadam na wasze pytania dotyczące Q&A. Także będę czytał pytania od 5 osób. Od 5 wybranych osób, które ja już tam sobie obmyśliłem, przygotowałem to wszystko. I druga część Q&A, żeby wszystkie pytania były na odcinkach, no, żeby były przeczytane przeze mnie i odpowiedziane na nie, to będzie parę odcinków z tego Q&A, bo pewnie nowe pytania się pojawią też. Tam jeszcze na pewno dzisiaj się jakieś pojawią, pewnie jutro. Także dlatego będzie parę odcinków z Q&A. O właśnie, z komputera będę czytał właśnie wasze pytania. No i lecimy z pierwszymi pytaniami od Acer 0078. Na czym montujesz filmy? Ja montuję filmy w PowerDirector Bundle Version, czyli po prostu, wiecie, w wersji bez znaku wodnego. Jak masz na imię? No, mam na imię Emil. Jak zdobywasz tyle subów? W sumie to nie wiem jak, po prostu zdobywam suby za filmy i za to pewnie, że często komentuję filmy tam i no często piszę takie też pozytywne komentarze, może tym sposobem też zdobywam jakieś suby. Czym nagrywasz? Ja nagrywam telefonem. Jeszcze coś tu? Jest? Chyba tak. Odpowiedz, XZ, no to odpowiedziałem, jak chciałeś to odpowiedziałem, dobra. Teraz szukamy kolejnych pytań, może... Melter 242 oficjal. Lubisz jabłka? Lubię. Lubisz jajka? Też lubię. Lubisz gruszki? Lubię. Lubię śliwki? Też. Arbuzy? Też lubię. Ananasy? Też. Czekolada mleczna czy gorzka? Mleczna, gorzki nie lubię. Lubisz spać? W sumie nawet lubię, czemu nie? Lubisz mnie? No wiadomo, że nie. No czemu? Lubię cię. Lubię twój kanał. Teraz lecimy z pytaniami. Czekajcie, kurde, za daleko poleciałem. Od Bartosza Witkowskiego, tak? Bartosz Witkowski. Czy masz spinera? Oczywiście mam nawet dwa spinery. W jakim mieście mieszkasz? Ja nie mieszkam w mieście, ja mieszkam we wsi koło miasta, ale koło Wrocławia, bardzo blisko, 10 km mam tylko do niego. I co będziesz nagrywał? No, jak widzisz, nagrywam różne vlogi, różne challenge, czasami gry też i tak dalej. Pozdrawiam cię Bartek. Glitch Ghost teraz może, tak? Czy lubisz widzów? Oczywiście, ja lubię wszystkich widzów. Kiedy imieniny? Ja nie obchodzę imienin akurat. No niestety. Ale wiem, że mam 14 lipca. Przepraszam, 14 listopada. Czemu jesteś zajebisty? Nie wiem, stary, nie wiem dlaczego. Skoro tak uważasz, to dzięki. Czekaj, kogo jeszcze tutaj pytania można by było? O, właśnie, Mateo, słuchajcie, zadał mi pytanie. Czy wy w to możecie uwierzyć? Mateo zadał mi pytanie. Co cię motywuje do nagrania kolejnego filmu? Pozdrawiam. Napisane pizdrawiam. No, dobra, każdemu się pomyłka może zdarzyć, nie? Odłożę już sobie kompa i powiem tak, co mnie motywuje? Nie wiem naprawdę, po prostu bardzo od początku chciałem nagrywać na YouTube'a, jak poznałem go w ogóle, to już mi się to spodobało i chciałem właśnie swoje filmy wrzucać, ale byłem za mały. Miałem wtedy 8 lat chyba, kiedy chciałem, bo mój kolega wtedy filmy wrzucał już na YouTube'a. Filmy już kolega właśnie wtedy wrzucał i ja też chciałem, ale on mi nie powiedział, jak się jego kanał w ogóle nazywa, bo się bał, że ja będę się z niego śmiał czy coś, bo no te jego filmy były trochę dziwne, muszę przyznać. Ale on już jego tata te filmy już dał jako prywatne, więc ich nie zobaczycie. No i co mnie motywuje? Najbardziej motywuje mnie to, że ktoś mi za te filmy zostawia łapkę w górę i że komuś się to podoba. To mnie najbardziej motywuje, że po prostu ktoś to ogląda. To jest dla mnie najważniejsze, że ktoś tą moją pracę docenia i lubi moje filmy oglądać. To mnie najbardziej motywuje, żebym nagrywał kolejny odcinek. Słuchajcie, to już wszystkie pytania. Kolejny odcinek z Q&A, tak jak już powiedziałem wcześniej, pojawi się w przyszłym tygodniu. I dzięki za obejrzenie, jeśli to się spodobało, to naprawdę zostaw tego kciuka w górę. Dzisiaj może być jeszcze drugi odcinek albo
bardziej prawdopodobne jest to, że pojawi się jutro. Z mistrzów, jak będę jechał, żeby zobaczyć mistrzów świata we wspinaczce. Słuchajcie, to jest we Wrocławiu, a jest to blisko, naprawdę. I pojadę zobaczyć, co tam się dzieje, jak to wygląda i nagram parę momentów. Dzięki i cześć. Jeżeli ten film Ci się spodobał, pamiętaj o zostawieniu łapce w górze pod spodem. Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwonek, żebyś też otrzymał wszystkie powiadomienia. To musisz zaznaczyć po prostu, że chcesz otrzymać powiadomienia z kanału Monster Official. Zapraszam Was na moją grupę na Facebooku. Dzięki.